Sypialnia to jest taki nasz ostatni przystanek w ciągu dnia, prawda, w którym chcemy wreszcie uciec od obowiązków, od trudów codziennego dnia i odpocząć, więc musimy robić wszystko, żeby rzeczywiście tak urządzić tą sypialnię, żeby ona rzeczywiście sprzyjała temu odpoczynkowi. Taka podstawowa zasada, no chyba najpierwsza ze wszystkich, to jest to, że łóżko nie może stać tyłem do wejścia, bo wiadomo, że czujemy się wtedy trochę niekomfortowo, ponieważ nie wiemy, co się dzieje za naszymi plecami. Druga ważna rzecz, kolory ścian. Powinny być raczej stonowane, łagodne. Na pewno sypialnie nie lubią pobudzających czerwieni, orzeźwiających zieleni, szalonych fioletów. W sypialni natomiast bardziej stawiamy na kolory stonowane, łagodne. Nawet jeżeli zestawiamy kilka tych kolorów, to raczej staramy się, aby przechodziły łagodnie jeden w drugi, żeby te tonacje były takie dosyć delikatne. Więc powinniśmy wybierać beże, kremy, pastele, różne pudrowe róże. Kiedy wybieramy łóżko, nie możemy zapominać oczywiście o materacu. O materacu można by było mówić bardzo długo i stworzyć zupełnie osobny program na ten temat, ale podstawa to jest taka, że najlepiej wybierać materace elastyczne, piankowe, które nie odkształcają się, dopasowują się do naszego ciała. Nawet jeżeli śpimy z partnerem, który jest większy, wyższy, tęższy od nas, to one mają to do siebie, że pasują dla każdego i dopasowują się do naszych potrzeb. No i meble, które towarzyszą sypialni, tak? Wiadomo, że stoliki nocne zawsze się przydadzą i zawsze będzie można na nie odstawić kubek czy książkę. Wiadomo, że czasami nie mamy miejsca i w sypialni stawiamy również biurko do pracy, czy żeby po prostu postawić laptop. Oczywiście najlepiej by było tego uniknąć, taki kącik, taki gabinet stworzyć w salonie, ale jeżeli już musimy zrobić to w sypialni ze względów metrażowych, to fajnie jest odgrodzić taki kącik parawanem. Parawany teraz wracają do mody, są znowu popularne i ratanowe, i drewniane, i obite tkaninami. Więc chodzi o to, żeby w sypialni stworzyć sobie taki mały, intymny świat, taki mini spa, chill out room troszeczkę. No właśnie, żeby zapomnieć o tych obowiązkach i różnych intensywnych przeżyciach, których doświadczaliśmy w ciągu dnia.